Hej, hej, cześć, witajcie w Myśl o Zbrodni, z tej strony Docs. No i słuchajcie, dzisiaj jest ze mną prezes Stowarzyszenia Wolna Lubelszczyzna, Marcin Garbowski. Witam, dzień dobry. No właśnie, Marcin jest dzisiaj ze mną, ponieważ chcielibyśmy pogadać o tak zwanym ludzkim działaniu, czyli o tym, że no wiecie, nam się często marzy taka wielka, potężna Polska, w której mamy sprawnych polityków, w której nagle pojawi się taki jeden wielki zbawca, który gdzieś tam pociągnie nas w dobrą stronę, w dobrym kierunku. No właśnie, a my z Marcinem uważamy, że to troszeczkę nie do końca tak wszystko musi wyglądać, ponieważ raczej jesteśmy zwolennikami tak zwanego lokalnego działania. No i właśnie, chciałem zaprosić Marcina do tego podcastu, ponieważ wiem, że Marcin akurat jest jedną z tych osób, które lokalnie działają bardzo intensywnie i w dodatku sukcesywnie. Dlatego właśnie, Marcin, gdybyś mógł opowiedzieć troszeczkę nam o tej Wolnej Lubelszczyźnie, jak tam u was to wszystko raczkowało, kiedy w ogóle pojawiła się myśl, żeby coś takiego stworzyć, no i jakimi sukcesami możecie się pochwalić, to myślę, żebyśmy o tym właśnie bardzo chętnie posłuchali. Okej. Jeżeli chodzi o samo Stowarzyszenie Wolna Lubelszczyzna, to wpadliśmy na pomysł wraz z grupą, to się może wydawać dziwne, dawnych działaczy Kongresu Nowej Prawicy. To znaczy, można powiedzieć, poznaliśmy się za sprawą jednej z już, nie wiem, czy istniejących partii Janusza Korwin-Mikkego w 2014 roku. I jak to zazwyczaj bywało z tymi makropolitycznymi projektami wolnościowymi, on nie za bardzo, delikatnie mówiąc, przetrwał próbę czasu. W międzyczasie doszło do iluś przepoczwarzeń, ale my uznaliśmy, jako grupa wtedy kilkunastoosobowa, że interesuje nas działanie wspólne, jako, można powiedzieć, pewna grupa znajomych łączonych przez wspólne ideały, takie przede wszystkim wolnorynkowe, i chcieliśmy wdrażać na tyle, ile to możliwe, te nasze ideały w kontekście lokalnym. I stąd to już trochę ponad 5 lat temu zarejestrowaliśmy nasze stowarzyszenie i prowadziliśmy takie działania, można powiedzieć, na styku trochę polityki lokalnej, trochę takiej działalności popularyzatorskiej, prowadząc z jednej strony spotkania dotyczące właśnie różnych aspektów wolności gospodarczej, osobistej, szeroko rozumianego liberalizmu. Mieliśmy takich gości jak prezes Stowarzyszenia Libertariańskiego Przemysław Hankus, czy wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości Marcin Chmielowski. I właśnie z Marcinem Chmielowskim, można powiedzieć, doszliśmy jeszcze parę lat temu, zanim on opublikował swoją najnowszą książkę o przedsiębiorczości idei, no, że należy właśnie działaniami takimi u podstaw próbować przesuwać to tak zwane okno Overtona, czyli to okno dialogu społecznego, w kierunku bardziej wolnościowych rozwiązań. Bo w szczególności to można zauważyć, a na pewno było mocno widoczne jakieś 3-4 lata temu, ten kontekst polityki lokalnej, zwłaszcza w dużych miastach, był zdominowany przez taką światopoglądową lewicę. To już nawet nie chodzi o kwestie związane z jakimś światopoglądem, ale sama kwestia takiego zarządzania z góry na dół, która do tej pory dominowała, czyli no, przykładowo zamykanie jakichś tam ulic i tak dalej, co się stało pewną zmorą w Warszawie.
spowodowało reakcję, że jeżeli wolnościowcy mają trochę zliberalizować ten trend, to trzeba wchodzić w takie pola, które do tej pory były zdominowane przez właśnie aktywistów miejskich z takiej prowincji lewicowej. I jednym z naszych takich celów strategicznych w ramach naszego stowarzyszenia było wybranie tych obszarów, w których można było pomyśleć o zmianie na rzecz bardziej proliberalnego, proprzedsiębiorczego sposobu działania, no, ponieważ no, każda organizacja, zwłaszcza taka oddolna, ma ograniczone zasoby, nie może się zajmować wszystkim. Więc my postanowiliśmy skupić się na aktywizacji przedsiębiorców, konkretnie w kontekście bardziej międzynarodowym, ponieważ uznaliśmy, że w takim mieście jak Lublin konieczny jest ciągły, można powiedzieć, zastrzyk zewnętrznego kapitału inwestorów, którzy tworzyliby tutaj dobrej jakości miejsca pracy, ponieważ no, bez odpowiedniego, można powiedzieć, nasycenia rynku firmami z sektora prywatnego, no, nie będzie pieniędzy na to, żeby finansować wszystkie, można powiedzieć, społeczne projekty, które do tej pory w naszym mieście były przede wszystkim ze środków unijnych finansowane. Ponieważ jedna rzecz to jest budować akwapark, teatr, zrewitalizować park, a druga i na to są środki unijne. A druga kwestia to jest takie bieżące utrzymanie tego typu obiektów. I jeżeli głównymi pracodawcami będzie sektor publiczny, to w sytuacji starzejącego się społeczeństwa może być problematyczne. Więc po różnych przemyśleniach i nawiązaniu partnerstw z bardziej liberalnymi radnymi udało nam się przeprowadzić kilka edycji anglojęzycznego spotkania integrującego biznes lubelski o nazwie Lublin Global Community, które były jeszcze przed pandemią, ale nawet w trakcie, w tym takim okienku między pierwszą a drugą falą, udało nam się przeprowadzić spotkanie, miało z jednej strony pozwolić na integrację tych obcokrajowców zaangażowanych biznesowo w Lublinie, pracujących jako menedżerowie w filiach jakichś większych firm, mając swoje oddziały tutaj, a z drugiej strony można powiedzieć, umiędzynarodowić perspektywę lubelskich przedsiębiorców. Czyli no, trochę taka właśnie sytuacja win-win i pod względem, nazwijmy to, ideowym udało się wokół tego projektu zebrać ludzi, którzy światopoglądowo byli bardzo różni, ale łączyło ich to, że rozwój gospodarczy z naciskiem na sektor prywatny w naszym mieście jest czymś no, kluczowym dla rozwoju tego miasta i właśnie realizując ten, można powiedzieć, wolnorynkowy ideał otwierania tego rynku poprzez właśnie nawiązywanie tych kontaktów, bliższą integrację, udało nam się już do tej pory doprowadzić do, nie wiem czy trwałych, ale pewnych partnerstw i do
rozpromowania marki naszego stowarzyszenia nawet wśród ludzi, którzy ideowo wydawać by się mogło nie byli nam bliscy, ponieważ wzięliśmy się za robienie konkretnej rzeczy. Czyli nie tylko kopiuj, wklej jakichś konferencji prasowych na jakiś abstrakcyjny temat dotyczący, no nie wiem, no, palenia pitów czy coś w tym stylu, tylko właśnie rozpoznaliśmy pewną niszę, pewien w jakimś sensie brak, no bo jeżeli chodzi o integrację obcokrajowców, no to na poziomie takiej integracji studenckiej czy do pewnego stopnia opieki nad uchodźcami, no to były fundacje zaangażowane w tego typu działania. Natomiast brakowało właśnie działań bardziej nakierowanych na ten proprzedsiębiorczy kierunek. Pozwolę, że wejdę ci trochę w słowo. Po prostu powiedziałeś parę takich rzeczy, do których chciałbym się odnieść, wiesz? Przede wszystkim bardzo mi się podobało to, że wspomniałeś o tym, że no właśnie, że takie wasze stowarzyszenie nie może zajmować się wszystkimi rzeczami jednocześnie. Tak samo właśnie w książce, o której wspomniałeś, czyli doktora Chmielowskiego Przedsiębiorca Idei, Marcin również właśnie zwracał uwagę na to, że nie ma czegoś takiego jak właśnie jedna organizacja, która pociągnie wszystko, tylko my siebie nawzajem potrzebujemy. Musimy współpracować na wielu różnych płaszczyznach, żeby udało nam się osiągnąć wspólny cel, bo tym celem myślę, że jest dla nas po prostu większa wolność i osobista, i gospodarcza w kraju. Natomiast nie ma w tej chwili za bardzo takiej możliwości do współpracy w momencie, gdy będziemy liczyli na to, że no właśnie, skupimy się na jakiejś partii, która będzie miała na celu wprowadzenie takich właśnie wolności, takich swobód, tylko trzeba by było raczej nastawić się na to, że potrzebujemy tych lokalnych inicjatyw, które w razie, gdyby pojawiła się jakaś ciekawa alternatywa, na przykład na scenie politycznej, to wówczas takie stowarzyszenia mogą się fajnie aktywować, pomóc właśnie w propagowaniu pewnych idei, czy nawet jakiejś zbiórce podpisów, jeżeli uznają, że ta partia faktycznie jest na tyle wartościowa, żeby to dla nich robić. Innymi słowy, stowarzyszenia mogą być takimi fajnymi, lokalnymi strukturami w razie czego, może nawet nie strukturami, ale takim fajnym dodatkiem, gdyby się faktycznie coś pojawiło. Więc zakładając stowarzyszenia, prowadząc taką regularną działalność, raz, że w moim mniemaniu budujemy pewną bazę na przyszłość, że tutaj wiemy, że w tym regionie, w tej okolicy mamy takie i takie osoby, które są właśnie cały czas w jakiś sposób społecznie zaangażowane, ale dwa, to o czym ty wspomniałeś, Marcin, że jest coś takiego, że wy się wyspecjalizowaliście w takim konkretnym działaniu, inna organizacja by się mogła wyspecjalizować w czymś zupełnie innym. I tak jak na przykład pisał dr Marcin, on zwrócił uwagę na to, że na przykład dajmy na to, jakaś organizacja chce, żeby odbyło się wydarzenie w ich mieście. Więc proszę o pomoc inną organizację, która zna się na tych na przykład właśnie medialnych sprawach, która ma jakąś sieć kontaktów, którą może udostępnić. Potem jest kolejna organizacja, która zna na przykład jakieś miejsca, gdzie można byłoby opublikować relacje z tego wydarzenia. Jeszcze inna organizacja ma na przykład fotografa, który może też tam gdzieś wziąć udział i po prostu zrobić im dobrą relację zdjęciową. Więc no właśnie, im więcej takich organizacji by w Polsce funkcjonowało, tym byłoby znacznie silniejsze zaplecze, które w razie czego gdzieś tam może się aktywizować, pomóc w jakimś wydarzeniu, nawet niekoniecznie związanym z ich własnymi działaniami, tylko po prostu gdy zaistnieje taka potrzeba, to wtedy nagle nie jesteśmy sami, tak? Że wiemy, że my się znamy tylko na tym, ale wiemy, że gdzieś tam indziej są osoby, które może nie są tak w 100% po naszej stronie poglądowo, ale wiemy, że hej, akurat w tym konkretnym przypadku oni się z nami zgadzają, więc może uda nam się nawiązać jakąś współpracę, która kto wie, może gdzieś tam jeszcze później się odnowi przy innym przypadku, ale no właśnie, chodzi mi o to, że
te organizacje takie poza właśnie rządowe, trzeciego sektora, to jest znakomity kapitał, w razie czego polityczny, ale nawet jeżeli nie polityczny, to po prostu kapitał społeczny, którym gdzieś tam można w każdej chwili zaktywizować, razem z nim współpracować. Tylko, no właśnie, Marcin, powiedz mi, załóżmy, że jestem Janem Kowalskim, który mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, albo i nawet trochę większej, i chciałbym coś na przykład właśnie zrobić, w jakiś sposób coś zorganizować, tak? Wy na początku też byście w takiej sytuacji, gdy, no właśnie, gdy nie było nic, tak? Że były jakieś tam kontakty, które mieliście z KNP, z tych już dosyć odległych czasów, jak tak się o tym pomyśli. Ale no właśnie, jakaś idea w tym wszystkim musiała być? Musiał być, zakładam, jakiś lider, który po prostu stwierdzi, że tak, coś takiego trzeba byłoby zrobić? Ale no właśnie, jakbyś mógł powiedzieć, jak najlepiej zacząć właśnie tworzyć stowarzyszenie, jak zebrać jakieś osoby, to byłbym ci w zasadzie wdzięczny. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to jest, żeby zdiagnozować rzeczywistość, czyli znaleźć jakiś problem do rozwiązania, realny problem, a nie wyimaginowany, i można powiedzieć, skrzyknąć wokół tego ludzi. I najlepiej, żeby to był mimo wszystko, ja wiem, że to jest, nie wiem, mało takie, nie wiem, nie tyle progresywne, co perspektywiczne, ale najlepiej znaleźć taki problem, który da się rozwiązać w jakimś przewidywalnym okresie czasu, tak żeby widzieć efekty. Tak jak chociażby w naszym przypadku można powiedzieć o jakichś relacjach okołobiznesowych, które się nawiązują dzięki naszym spotkaniom, ale to może być coś innego, no, tak jak aktywiści chcą, żeby tam, nie wiem, wybudować ścieżkę rowerową czy coś takiego. Wokół najlepiej lokalnego problemu skupić ludzi. My mieliśmy dodatkowo mimo wszystko taki atut, że no, była nas już pewna grupa na starcie połączona, powiedzmy, jakąś trochę szerszą ideą. I spośród tych ludzi dokonała się, można powiedzieć, naturalna selekcja osób, które chcą działać na rzecz tego dobra wspólnego w takim lokalnym kontekście. No bo wiadomo, ten model partyjno-polityczny również przyciąga osoby, które chcą po prostu ponarzekać na rzeczywistość, a to niekoniecznie są ludzie, którzy będą później pracować albo będą szukać jakichś kompromisów. A niestety, chcąc właśnie współpracować też z osobami o innych poglądach, no, konieczna jest umiejętność dochodzenia do tych kompromisów. Taka aktywność społeczna w ramach stowarzyszeń pozwala też zyskać trochę większe zrozumienie dla osób o innych poglądach. Oczywiście w momencie, w którym angażujemy się w taki projekt, mając, powiedzmy, wolnościowe poglądy, no to dobrze by było, żebyśmy mieli pewien twardy fundament wartości przyswojony, żeby nie skakać z ideowego sasa do lasa. No ale tak czy siak z mojego doświadczenia no, mogę powiedzieć, że pewne osoby, które może miały trochę bardziej lewicowe poglądy, w momencie i początkowo nawet nie do końca mi ufały, że o, jak to tutaj wolnościowiec czy tam kuc, postkuc, jakiś tam korwinista może tam, nie wiem, chcieć pomagać integrować obcokrajowców czy coś w tym stylu. A po prostu w momencie, w którym przedstawiłem to, w jaki sposób to widzę, i to nie generowało jakichś tam sprzeczności z poglądami tamtej osoby, to zyskiwałem również takie zaufanie, tak? No,
Oczywiście efektem ubocznym tego jest, że no, na Facebooku czasem trzeba powstrzymać swoje paluszki przed napisaniem komentarza, gdy dana osoba wypowiada się w jakiejś sprawie zupełnie nielokalnej. No ale to jest właśnie jedna z tych lekcji takiej, można powiedzieć, pokory, którą przynosi taka aktywność społeczna. A tak właśnie przy okazji, słuchaj, nie masz takiego wrażenia, że ta obecna polaryzacja społeczeństwa, to, że nam jest tak naprawdę coraz ciężej ze sobą rozmawiać, jeżeli ktoś jest z innego obozu politycznego, nie masz wrażenia, że to może wpłynąć też na działanie trzeciego sektora, że ciężej będzie się po prostu dogadać z osobami z innego stowarzyszenia, z innej jakiejś grupy społecznej, że jak mam wrażenie jeszcze tych parę lat temu, naprawdę udawało się czasami gdzieś tam właśnie znaleźć taką ideę, która by połączyła dwa różne obozy i by w ramach tego współpracowali, tak jak nawet jakieś tam swoje właśnie lokalne działania, tak obecnie mało rzeczy przychodzi mi do głowy, przy czym mam wrażenie, że chyba mimo wszystko tej szeroko pojętej prawicy jest w tej chwili łatwiej ze sobą współpracować w różnych działaniach, ale może mi tak troszeczkę obraz tego wypaczył strajk kobiet, który aktualnie, jak tak sobie dosłownie dzisiaj o tym myślałem, to z tego początkowego bardzo dużego wspólnego ruchu, bo bądźmy poważni, tam masa osób, która szła w tych protestach, im nie chodziło o samą aborcję, tylko bardziej ogólne wyrażenie sprzeciwu wobec aktualnej władzy. I tam było naprawdę bardzo wiele różnych grup, ale później liderki strajku odcięły się po kolei od Hołowni, od Platformy, od PSL-u, od libertarian, szeroko pojętych liberałów. Później oberwało się lekarzom, oberwało się Owsiakowi i patrzy się na frekwencję na tych protestach i ona jest drastycznie mniejsza. I właśnie to mnie ciekawi, na ile ludzie w twoim mniemaniu są jeszcze aktualnie w stanie współpracować w ramach jakiegoś takiego ogólnego celu, bo ja mam wrażenie, że ta umiejętność zanika mimo wszystko. Ja bym właśnie oddzielił te dwie kwestie i o tym wspominałem, że ogólny cel, a taki partykularny cel związany z no, życiem w lokalnej społeczności, to są dwie różne kwestie. Przykładowo czy to uzasadnione, czy nie, to był protest w naszym mieście, pewnie w wielu miastach są takie protesty przed inwestycją deweloperską na rzekomo ekologicznie wartościowym terenie. I co ciekawe, w tym sporze po jednej stronie stanęły osoby o mocno lewicowych poglądach i mocno prawicowych poglądach w kwestiach, można powiedzieć, ogólnych. Po prostu no, ta jakaś konkretna inwestycja czy sposób jej przeprowadzenia nie pasował tym osobom i one były w stanie, zresztą jak zajrzymy w przeszłość na wybory do Rady Miasta, gdzie startował właśnie lokalny ruch miejski, no to on zbierał osoby o bardzo różnym takim światopoglądzie. Więc w kwestiach ogólnych to myślę, że problemem jest pewna forma takiej segmentacji rynku, tworzenia takich mniejszych i większych baniek, które opłaca się z punktu widzenia twórców tych baniek, czyli jakichś partii politycznych, no w odpowiedni sposób izolować od reszty, żeby mieć takie, można powiedzieć, grono wyznawców. No, no i rzecz jasna, jeżeli ktoś ogranicza swoją aktywność społeczną do wyrażania sprzeciwu na forach internetowych albo maszerując gdzieś na jakichś marszach, no to tam trudno będzie o jakiś konstruktywny ruch, no bo oczywiście, że znacznie łatwiej jest zebrać ludzi, którzy są na nie w jakiejś sprawie, ale trudniej jest zebrać na tak.
Więc to jest oczywiście wymagająca i trudna droga, ale jeżeli ktoś chce skutecznie przekonać nie tylko opinię publiczną, ale też po prostu działaczy, tak, za jakąś sprawą, no to właśnie musi być jakiś za, jakiś plus. Nie chcę tutaj, bo chyba nie jest tematem tej rozmowy, doradzanie poszczególnym grupom, nie wiem, strajkowi kobiet i tak dalej, jak mogłyby to zrobić, żeby być skuteczniejsze w swoich działaniach. No ale to też widać, że brakuje im atrakcyjnego, pozytywnego przekazu. Wiesz co, jest to bardzo możliwe, ale jeżeli chodzi o ten atrakcyjny, pozytywny, fajny przekaz, to taki przekaz ma Szymon Hołownia aktualnie. Mam takie wrażenie przynajmniej, że on się stara tutaj właśnie pokazać, że ta Polska może wyglądać zupełnie inaczej w jego wizji. Tylko wiesz co, ja mam taki trochę problem z określeniem tego, jaka ta jego wizja dokładnie jest. Wiesz co, poruszam ten temat w ogóle, ponieważ wiem, że my razem obaj żeśmy kiedyś, jakiś czas temu, wcale nie tak dawno, chcieli się zaangażować w Polskę Fair Play. No ale ta Polska Fair Play miała to do siebie, że no niestety szybko padła. A, ale swoją drogą mała dygresja. Podczas zbiórki podpisów na Polskę Fair Play, która no nie zakończyła się sukcesem, to w niektórych rejonach Polski jednak ten sukces był. No i właśnie tutaj między innymi Marcin, z tego co pamiętam, właśnie bardzo ładnie poprowadził akcję zbiórki podpisów, więc to jest kolejny przykład na to, że hej, że opłaca się mieć jakieś właśnie stowarzyszenie, jakieś struktury, które tak jak wspominałem wcześniej, potrafią się w razie czego zaktywizować. Ale wracając do, co sądzisz o Szymku Hołowni? Czy jego ruch ma jakieś większe szanse w twoim mniemaniu, żeby tak na stałe osiąść na polskiej scenie politycznej? Bo to, że raz się do Sejmu dostanie, to jest raczej bardzo prawdopodobne. Natomiast czy on faktycznie będzie w stanie zdziałać coś więcej? Właśnie mi się wydaje, oczywiście tam jest dużo różnych czynników, ale ruch Polska Fair Play, podobnie jak ruch Pawła Kukiza, w którym też byłem zaangażowany w jakimś stopniu, no to był jednak za czymś. To znaczy w jednym przypadku to chodziło o zmianę ordynacji, która miałaby w jakiś sposób no, przemodelować życie polityczne. Niekoniecznie to najlepsze, ale wprowadziłoby jakąś zmianę. A drugi ruch był za no, generalnie zmianą systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych i tak dalej. I oczywiście takie rzeczy są trudne. Natomiast w przypadku ruchu Szymona Hołowni, no to on mimo swojego takiego wymiaru, swojego wymiaru takiego fajnego, to on jest głównie na nie. Paradoksalnie, bo chyba jedyny taki postulat, który został wygłoszony, to kwestia podziału kościoła i państwa. Nie wiem, czy to jest pozytywne. Tak średnio mi się wydaje. Tak średnio bym powiedział. No. Znaczy zależy dla jakiej grupy społecznej, bo to też swoją drogą. Wiesz co? Ja mam jeszcze taką właśnie myśl odnośnie Szymka Hołowni, że on tak naprawdę zmobilizował bardzo dużo osób, aktywistów, jakichś tam lokalnych działaczy, którzy się nigdy polityką nie interesowali, a jeśli się interesowali, to w takim stopniu stosunkowo niewielkim, na pewno nie takim aktywnym, żeby wspierać jakieś ugrupowanie, jakiś ruch społeczny. Tymczasem Szymon te osoby zmobilizował. Tak jak część osób zmobilizował Robert Gwiazdowski, znacznie większą część Paweł Kukiz w swoim czasie, teraz jest z kolei Szymon Hołownia. I nawet ostatnio do sieci trafiło takie wideo, gdzie lokalni liderzy ze Śląska dawali argumenty podczas właśnie nagrania, dlaczego się rozczarowali tym ruchem. I miałem taką myśl, że jest mi trochę szkoda tych osób, wiesz? Nie dlatego, że ja jakoś tam wiążę duże nadzieje z Szymonem Hołownią, bo niekoniecznie. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że jest mi szkoda tego, że po raz kolejny były jakieś osóbki, które chciały powiedzieć, że to najwyższy czas, żeby zająć się właśnie naszym krajem
I te osoby mogły się bardzo mocno rozczarować. No, z nagrania wynika, że się po prostu rozczarowały. I myślę nad tym, czy takie osoby, które już tam gdzieś się od czegoś raz odbiją, raz się zrażą, czy one by właśnie nie mogły się lepiej sprawdzić w jakichś stowarzyszeniach, w jakichś strukturach, organizacjach, które nie są stricte polityczne, a które przecież mogą budować bardzo duży potencjał, no i przede wszystkim lokalnie zmieniać właśnie ten krajobraz, nie w skali globalnej całego kraju, tylko tej właśnie lokalnej naszej miejscowości, naszego powiatu. Wiesz, ja po prostu mam takie wrażenie, że duża grupa ludzi, która raz się do czegoś zrazi, zraża się już tak definitywnie, że po prostu tu jest porażka, to już mam dość, to ja już nie chcę. Nie mówię, że tak będzie z tymi liderami ze Śląska, absolutnie nie. Ja im generalnie życzę wszystkiego co najlepsze. Tylko tak obserwując też to nasze środowisko, Marcin, z którego my tam gdzieś się wywodzimy, czyli takiego, bądźmy szczerzy, postkusowskiego, że tak się wyrażę, to ja wiem, na przykład widzę po wielu swoich znajomych, że gdzieś tam odbili się od partii, no na przykład od KNP w swoim czasie, to ich już po prostu nigdzie nie ma. Tak dosłownie nigdzie ich nie ma. Myślisz, że da się takie osoby jeszcze jakoś ponownie zaktywizować? To znaczy właśnie o to chodzi, czy te osoby były zaangażowane w ruch na nie, czy w ruch na tak. Upraszczając, że jeżeli jakieś osoby dołączyły, ponieważ no, uwiódł ich jakiś lider ogólnopolski, powiedzmy, i liczyły na to, że ten lider w pojedynkę rozwiąże ich wszystkie problemy, no to najprawdopodobniej z takich osób nie będzie za bardzo pożytku, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast jeżeli były tam osoby, które widziały w tej nowej sile jakąś szansę, żeby zebrać ludzi i rozwiązać jakiś konkretny problem, no to ten, nawet jeżeli zawiodą się na jakimś liderze, no to ten konkretny problem nie zniknie. No tutaj jest przykład właśnie strajku kobiet czy różnych organizacji feministycznych, ekologicznych i tak dalej, to trwałość tak sprofilowanych organizacji w Polsce jest dosyć niewielka, natomiast no, cały czas one powstają, no bo cały czas są osoby, które posiadają taką potrzebę, żeby zmieniać rzeczywistość w kierunku dla siebie upatrzonym. No więc wiesz, to wszystko zależy od tego, jakie to są osoby. Dobra, a powiedz mi właśnie, ile na przykład twoim zdaniem osób, takich liderów lokalnych byłoby potrzeba w skali kraju dla jakiejś idei, dajmy na to dla idei liberalnej? Że wiesz, chcemy coś zmienić i ilu liderów na skalę kraju potrzebujemy, żeby faktycznie globalnie udało nam się ruszyć z jakimś większym projektem? Właśnie ja nie pamiętam dokładnie, czy to ja powiedziałem, czy Krzysztof Zając z Republikanów, czy Stowarzyszenie Republikańskie, już nie pamiętam, niech się na mnie nie obrazi. W każdym razie było to na pierwszym forum wolnościowym, kiedy wzywaliśmy, że potrzeba lidera w każdym powiecie takiej, można powiedzieć, Polski tysiąca Liechtensteinów, czy jak się tam książę Liechtensteinu nazywa, no musi być taka sieć takich ludzi, którzy no, mają pewne jednak wspólne poglądy, ale właśnie mają też tą jakąś inicjatywę, rozpoznanie lokalne i jakiś autorytet, no bo to jest tak, że o ile ci liderzy ogólnokrajowi, no to w jakimś stopniu są kreowani, bo oczywiście no, można mieć jakąś osobistą charyzmę, ale trzeba być dobrze wyszkolonym, żeby wypadać odpowiednio w mediach i tak dalej, w ten sposób budując jakąś markę, no to już na lokalną skalę, no nie każdy musi być jakimś tam gwiazdorem telewizyjnym, tylko musi być w miarę sprawny, tak żeby łączyć, że tak powiem, kwestie logistyczne z merytorycznymi, bo to też jest
to tutaj na marginesie, problemem wielu takich szczególnie prawicowych inicjatyw jest to, że zbieracze podpisów, którzy są często bardzo sprawni logistycznie, próbują przejąć kontrolę nad jakimiś lokalnymi oddziałami partii i w ten sposób no, dana organizacja też na tym traci, bo to niekoniecznie są naturalni liderzy, ale po prostu z punktu widzenia jakiejś tam centrali partyjnej można położyć, można wyróżnić jakichś tam, powiedzmy, wybitnych zbieraczy podpisów nad jakimiś merytorycznymi osobami. A tutaj potrzebna jest pewna synergia. I w lokalnych stowarzyszeniach sądzę, że tacy liderzy dosyć spontanicznie wyrastają. Czyli, że no, jeżeli no, jest grupa kilkunasto czy kilkudziesięcioosobowa, no to zazwyczaj to grono osób, które faktycznie coś robi, no to ma autorytet wynikający z jakiejś skuteczności swoich działań czy wizji i tak dalej, i zazwyczaj reszta podporządkowuje się takiej osobie. Natomiast w sytuacji, w której jest odgórnie tworzona organizacja, w której są liderzy wyznaczani jako namiestników tak zwanej góry, no to wtedy tworzy się no, nie najlepszy system. Oczywiście on jest teoretycznie sprawniejszy w zarządzaniu z punktu widzenia jakichś centrali, ale z praktyki widzę, że jeżeli tego typu organizacja nie ma bardzo dużych zasobów, tak żeby móc zaspokoić ambicje działaczy na dole, czyli no w skrócie nie jest to partia rządząca w danym momencie, to takie organizacje się rozsypują albo są w permanentnym kryzysie, bo wystarczy, że jest sytuacja konfliktowa, w której góra weźmie stronę jakiegoś, powiedzmy, nielubianego lokalnego prezesa i wtedy, jako że nic nie trzyma tych szeregowych działaczy do organizacji, to wtedy ona się rozsypuje. To niestety jest dosyć często. W tym miejscu postawmy sobie może kropkę. Tak, właśnie też mam wrażenie, że to się zdarza niestety zbyt często. Myślę, że generalnie cała opozycja w tej chwili szeroko pojęta ma w ogóle problem z wykreowaniem dobrego lidera. Jeśli mogę w każdym razie... coś... No, dawaj. Jeśli mogę jeszcze coś dawaj, wspomnieć, śmiało. Że warto czasem czytać lewicowych publicystów, niekoniecznie z punktu widzenia ich pomysłów na to, jak Polskę naprawić, ale na poziomie diagnostycznym bardzo często mają trafne diagnozy. I jedną z nich, którą wyczytałem gdzieś kiedyś w krytyce politycznej, była kwestia mentalności folwarcznej, która towarzyszy nie tylko partiom politycznym, ale organizacjom też przedsiębiorstwom. Tłumaczą w ten sposób to, że nie powstają duże przedsiębiorstwa prywatne, ponieważ właśnie styl zarządzania wciąż pozostaje taki, jak w tych, można powiedzieć, folwarkach zarządzanych w imieniu jakiegoś udzielnego pana przez Fornala, który tam uważał się za alfę i omegę i traktował generalnie wszystkich no, swoich podwładnych, czyli chłopów w sposób taki no, uwłaczający, tak? No, można powiedzieć. Rozumiem. I właściwie odejście od takiego modelu folwarcznego by wymagało właśnie większej decentralizacji, tak? Czyli żeby ci no już tam nie przymierzając, żeby ci działacze funkcjonowali w ramach tych swoich stowarzyszeń,
które potem na zasadzie takiej, można powiedzieć, dosyć równoważnej, komplementarnej sieci, takiej federacji stowarzyszeń, mogliby tworzyć jakieś większe twory. Natomiast w sytuacji, w której jest jakaś centrala, udzielny pan, ten pośrednik, który ma protekcję tego pana, a cała reszta, powiedzmy, tych działaczy, no w zasadzie jest od czarnej roboty, no to taka sytuacja no nie prowadzi do pozytywnych skutków, tak? No, więc lewica, można powiedzieć, chciałaby doprowadzić do sytuacji, w której się zupełnie zmieni polska mentalność. A to nie jest taki łatwy proces, więc no, w tym sensie Paweł Kukiz ma rację, że trzeba zmienić ten system, strukturę, żeby mimo wszystko, mimo wszystkich mankamentów tego systemu większościowego, jakoś zdecentralizować tą strukturę, żeby mniej kwestii politycznych było decydowane na poziomie jakimś centralnym i realizowane przez właśnie jakiś no, takich formali właśnie. Dobrze. I wiesz co, to dajmy sobie jako podsumowanie. Ja zresztą też uważam, że warto czytać lewicowe źródła jak najbardziej, ponieważ to przede wszystkim sprawia, że nie żyjemy tylko w takiej swojej bańce informacyjnej, a poza tym to są też osoby, które mają często trafne przemyślenia, albo takie, z którymi można wejść w polemikę, jakoś je na swój sposób może udoskonalić i wyciągnąć z nich wnioski. W każdym razie, Marcin, wielkie dzięki za to, co nam powiedziałeś. Myślę, że daje to trochę do myślenia i może w jakiś sposób też zachęca do po prostu podjęcia własnych działań, własnych inicjatyw w swojej lokalnej społeczności. W każdym razie raz jeszcze wielkie dzięki. Ja również dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego słuchaczom Myśl o Zbrodni. Dokładnie, to była Myśl o Zbrodni. Trzymajcie się. Hej, cześć.